czasie, gdy wiosna zachwyca nas kolorami tulipanów, narcyzów czy szafirków, warto pomyśleć o posadzeniu roślin cebulowych, bulwiastych, kłączowych, które będą kwitnąć latem, a niestety nie zimują w gruncie, a zatem musimy tą czynność wykonywać corocznie, a jesienią je wykopać, aby przechować w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Wiosna daje nam możliwości posadzenia bardzo wielu gatunków roślin. Są to zarówno rośliny, których częścią podziemną są bulwy, na przykład mieczyki, na przykład begonie, ale mogą to być rośliny również cebulowe, mogą to być rośliny, które tworzą kłącza, jak chociażby kosaćce czy wiele innych roślin bylinowych. Termin sadzenia jest uzależniony od gatunku. Najczęściej wykonuje się to pod koniec kwietnia do początku maja. Można czasami przedłużyć do końca maja. Natomiast niektóre gatunki można również posadzić nieco wcześniej. Do takich właśnie należy begonia albo paciorecznik, nazywany od nazwy łacińskiej potocznie kanną. Sadzi się bulwy begonii na przykład już w marcu do doniczek, pozostawia się w ciepłym pomieszczeniu i do ogrodu albo do pojemnika wystawionego na zewnątrz przesadza się dopiero, kiedy minie niebezpieczeństwo przymrozków, a będzie to dopiero w drugiej połowie maja. Podobnie postępujemy z paciorecznikiem. Zaletą takiego traktowania jest to, że sadzimy już rośliny, które są pięknie rozwinięte. Zresztą te rośliny, o których tutaj wspomniałam, czyli begonia, paciorecznik, czy również w tej grupie znajduje się dalia, są wyjątkowo cennymi roślinami z grupy cebulowych i bulwiastych, ponieważ kwitną przez całe lato. Mamy również całe mnóstwo innych roślin cebulowych i bulwiastych, na które warto zwrócić uwagę. Moimi ulubionymi chociażby są śniedki, śniedek arabski czy śniedek Saundersa, które bardzo długo kwitną, ale też po ścięciu długo zachowują trwałość w wazonie. Doskonałą rośliną do tego celu jest Canthedeschia, roślina, która może jest mało znana pod tą nazwą, częściej pod nazwą kalia czy kalla, natomiast kojarzy się przede wszystkim z takimi smutnymi okolicznościami pogrzebowymi, cmentarnymi. Rośliny z grupy cebulowych i bulwiastych możemy uprawiać w doniczkach czy w różnych pojemnikach umieszczone zarówno w mieszkaniach, jak i na balkonach, tarasach, czy wprost w ogrodzie. Do uprawy w pojemnikach na balkonie doskonale nadają się właśnie begonie, pacioreczniki, inne rośliny, których okres kwitnienia jest stosunkowo długi, ale mogą być również wykorzystywane rośliny, u których liście są przede wszystkim ozdobne. Do takich należy chociażby funkia, bardzo dekoracyjne liście i w postaci takich karp można właśnie posadzić w okresie wiosennym, zresztą można je sadzić do ogrodu w ciągu całego roku, jeżeli są wyprodukowane w doniczkach. Warto pamiętać o tym, że robiąc dekoracje na balkonie albo na tarasie, zresztą również i w ogrodzie ta zasada się sprawdza, przestrzegamy przede wszystkim doboru kolorystycznego. Rośliny muszą być tak dobrane, aby współgrały ze sobą kolory kwiatów czy kolory liści. Zatem warto jest wykorzystywać modną ostatnio zasadę tworzenia kompozycji jednokolorowych. Mogą to być żółte i pomarańczowe posadzone razem ze sobą. Doskonale wyglądają róże i fiolety obok siebie. Sadząc rośliny w ogrodzie warto zwrócić uwagę nie tylko na dobór kolorystyczny, ale także na termin kwitnienia. Interesująco będzie wyglądała rabata, na której rośliny kwitną w różnych terminach, dzięki czemu mamy co oglądać przez cały sezon wegetacyjny. Zatem łącząc rośliny cebulowe z bylinowymi, zwracamy uwagę na to, w jakim terminie one kwitną, ale także jaką mają wysokość. Interesujące będą połączenia roślin obok siebie niższych i nieco wyższych, tak aby nie było monotonii.
Warto pamiętać, że rośliny cebulowe najlepiej wyglądają posadzone w grupach. Raczej unikamy rzędów, umieszczamy kilkanaście cebul, bulw, kłączy obok siebie, dzięki czemu taka grupa bardzo pięknie z daleka będzie widoczna i przyciągała oko. Bardzo ważne też jest pamiętanie o tym, aby rośliny dokarmiać przez cały sezon wegetacyjny. Najlepiej dla amatora jest wykorzystywać nawozy wieloskładnikowe, które dla roślin cebulowych i bulwiastych kwitnących latem proponuje się stosować dwukrotnie. Pierwszy raz wtedy, kiedy ukażą się one nad powierzchnią ziemi i drugi raz po około 4 tygodniach. Dla osób, które planują założyć rabatę w ogrodzie, warto jest polecić kilka roślin na dobry początek. Można rozpocząć od takich, które kwitną w miarę wcześnie wiosną, jak chociażby kosaciec niski. On ma kwiaty różowo-fioletowe. Bardzo modna dzisiaj jest piwonia, która także na takiej rabacie będzie pięknie wabić oczy swoimi kwiatami w okresie maja i czerwca. Cudownie będzie kompozycję uzupełniać nieco później kwitnący lubin, również w różowych kolorach. Cudownie będą uzupełniać właśnie te rośliny bylinowe, które są wieloletnimi, zimującymi, gatunki cebulowe, sezonowe, do których chociażby należy mieczyk, którego kwiaty w zależności od terminu kwitnienia, bo możemy ten termin nieco przyspieszyć i opóźnić w stosunku do tradycyjnego, będą kwiaty rozwijały się na przykład w lipcu, pod koniec lipca czy też w sierpniu. Przez cały okres wegetacyjny, właściwie od maja, będzie kwitnąć dalia. Sezonowa, cudowna roślina, także o różowych kwiatach, to Canthedeschia. Zupełnie inny wygląd kwiatostanu, który sprawi, że nasza rabata będzie ciekawie wyglądać. Warto też na taką rabatę polecić chociażby lilię orientalną, która nie tylko pięknie będzie wyglądać, ale także pachnieć. Ostatnio modne staje się wykorzystanie kwiatów w celach kulinarnych. Można je stosować jako dodatek do potraw, aby pięknie wyglądały, ale także ze względów leczniczych okazuje się, że mają bardzo wiele cennych składników, które mogą poprawiać nasze zdrowie, ale też służyć profilaktyce. Z grupy roślin cebulowych, które sadzimy wiosną, doskonałe do celów konsumpcyjnych są chociażby begonie i dalie. Dla tych osób, które nie próbowały jeszcze nigdy kwiatów jadalnych, polecam begonie, ponieważ mają bardzo zaskakujący, kwaśny smak.